Dzień dobry, witajcie, cześć ponownie. Ostatnim razem Angelika pokazała nam, jak zrobić pyszną, zajebistą, fajną i niekupowaną nigdzie granolę. Dzisiaj, może powinniśmy od tego zacząć, właśnie może nie. To też zaznaczyć. A dzisiaj powiemy Wam o tym, znaczy porozmawiamy z Angeliką o tym, jak ludzie nie rozumieją, co to w ogóle znaczy dieta. Samo słowo dieta. Czy w ogóle można mówić o czymś takim, że się przechodzi na dietę? Bo ja uważam, że nie. No właśnie nie. Słuchajcie, co to jest tak naprawdę dieta? Jeżeli zapytamy się osoby, co jesz na przykład tam na śniadanie, obiad, drugie śniadanie i tak dalej, i na dobrą sprawę ktoś nam mówi, a wiesz, bo jestem na diecie, to jem to i tamto. Co to znaczy? Wtedy rozumiemy, że ta osoba zazwyczaj kojarzy nam się z tym, że ona się odchudza. Że ona czegoś nie je. Że ona czegoś nie je, dokładnie tak. Czyli coś sobie rozumiem. Dieta znaczy nie jem węglowodanów. Na przykład, albo tak. Nie jem tłuszczy. Albo na dobrą sprawę, jem tylko kapustę. A na przykład jeżeli ktoś je tylko snickersy, to można powiedzieć, że on jest na diecie? Snickersowej? Można tak to nazwać, tak? Dieta to jest słuchajcie, co? Dieta to jest styl naszego życia, to jest sposób odżywiania się, czyli to, co spożywamy na co dzień, to jest właśnie nasza dieta. To, co jemy właśnie na śniadanie, drugie śniadanie, czy to będą... Dieta to jest ogólnie nasze całe odżywianie. To jest właśnie dieta. Po prostu. Tak powinna być rozumiana. Bardzo prosty. Dieta, sposób odżywiania. Dokładnie koniec tak. Kropka. Koniec Ty jak kropka. Się odżywasz źle, to też jesteś na diecie, tylko jesteś na diecie fast foodowej, gównianej albo jakiejś tam, ale to też jest dokładnie dieta. Dokładnie tak, też dieta, natomiast ona już ma jakąś tam konkretną nazwę. Natomiast samo słowo dieta, sposób odżywiania się, styl naszego życia na dobrą sprawę. Pamiętajcie też o tym, że często popełniamy takie błędy, mówiąc właśnie o diecie, myśląc o tym, że jest to dieta redukcyjna zazwyczaj, czy nieodchudzająca. Pierwszym błędem, jakim popełniamy, to myślimy o tym, że jest jakaś cudowna dieta i właśnie ta dieta będzie tą cudowną, która pozwoli nam spalić wszystkie kalorie, wszystkie zbędne kilogramy i już tak na zawsze pozostanie. Nie ma żadnej cudownej diety, to jest coś, nie ma żadnej cudownej pigułki, która pozwoli... To jest coś, o czym ja mówiłem w jednym ze swoich wcześniejszych wideo, których nie było. Generalnie naukowcy co jakiś czas badają, czy ta dieta jest skuteczna, czy tamta dieta jest skuteczna i tak dalej. Takie badania gówno znaczą. Czasami jest zła metodyka, czasami po prostu wąska grupa odbiorców, czasami coś tam jeszcze innego, tak? Ale po jakimś czasie, i ostatnio miało takie coś miejsce, wzięto badania na temat kilku tysięcy diet i zbadano ich skuteczność. I to będą tam diety jakieś tam Parkinsona, właśnie. Kogoś tam, bla bla bla, wszystkie możliwe, jakieś tam paleo, nie paleo. Mhm. Wiecie jaki był efekt? Taki sam. Taki sam. No, mniej więcej w granicach błędów. Wszyscy schudli mniej więcej tyle samo. Mniej więcej tyle samo, w zależności od tego, jaki bierzemy na przykład okres czasu pod uwagę, tak? Ale dieta na przykład, nie wiem, niskowęglowodanowa pozwoli Wam zrzucić kilogramy w pierwszym miesiącu bardzo szybko, tak? Natomiast później te tempo spowalnia i będzie ono tak, dokładnie takie samo jak przy zdrowej, racjonalnej diecie redukcyjnej, bez, tak. O ile nie macie żadnych schorzeń, bez eliminacji jakichkolwiek, powiedzmy... Tak właśnie to wyglądało, tak? Że nawet jeżeli któraś dieta, powiedzmy, brano miesiąc czasu, któraś dieta się wysunęła naprzód, to po trzech miesiącach ona była z tyłu. Albo tak samo. Tak. Także efekt był zawsze ten sam, a jedyne wspólne było co? Ograniczenie liczby spożytych kalorii. Także tak. Stąd było też te moje wideo, z którym Angelika pozwoliła sobie się nie zgodzić, natomiast tak. My zresztą jesteśmy po rozmowach, tak, wyjaśniliśmy sobie te różnice i tak naprawdę z grubsza się zgadzamy. Tak, dokładnie tak. Mamy swoje jakieś tam poglądy, natomiast w większości przypadków jednak no, Piotr tutaj może ma rację, też cięcie powiedzmy o co chodzi. Chodzi o to, tak, że jak ja mówię, że to nie ma znaczenia, żeby nie jeść śniadania, to chodzi tylko o taką prostą rzecz, że czy będziecie jeść te śniadania, czy nie, jeżeli się zmieścicie w danym limicie kalorycznym, efekt będzie praktycznie taki sam. Ale Angelika z drugiej strony, jak mówi, że należy jeść śniadania, to ona też ma rację. Tylko tak. Tu nie chodzi o to, że na przykład to będzie miało wpływ negujący, ale tak? Psychologicznie dokładnie bardzo tak. Ważne, bo jeżeli się nie zje śniadania, to później się do kolacji przychodzi. Dokładnie, tak. Wilczy apetyt, tak, rzucamy się na wszystko, co na przykład chcemy, jesteśmy przez cały dzień źli, spada nam poziom energii, tak, bo spada nam glukoza. Nie mamy tej energii dostarczonej razem z tym śniadaniem, tak? I wchrzaniamy wtedy na kolację byle wszystko, co się rzuci. Dużo więcej niż gdybyśmy jedli śniadanie. I wtedy ten nasz bilans kaloryczny teoretycznie już nie jest taki, jaki powinien być. tak, tak samo Angelika mówi 5 posiłków dziennie, ja mówię tyle, ile chcecie, tak? Ale to nie jest na takiej zasadzie, że my się kłócimy, bo ja rozumiem o co chodzi Angelice, że te rozłożenie... Łatwiej jest trafić organizmowi kalorie po prostu po rozłożeniu ich na 5 konkretnych posiłków. Łatwiej nam jest też swój apetyt tak jakby ograniczać i kontrolować, jedząc 5 posiłków dziennie, mogą to być 4-5 powiedzmy, niż na przykład zjadąc śniadanie, przychodzę do domu, zanim zrobię tą kolację, już w międzyczasie coś tam, tego możemy się obawiać, tak? W międzyczasie zjem kromkę chleba, wędlinę, coś tam, dostarczymy sobie 100, 200, 300, czasami nawet kilokalorii z dodatkowego jakiegoś tam podjadania. Czasami myślicie, że zjadacie 2 posiłki, po czym po głębszym wywiadzie, a tu zjadłem banana, a tu zjadłem, ale przecież tylko banan, to garść orzechów, to jednego chipsa, to coś tam i dobijacie kalorii. Wszystko się liczy, jeżeli będziecie kontrolować, na przykład z taką aplikacją, jak wam pokazywałem, że zapisujecie wszystko, co zjecie, wiecie jaki jest bilans kaloryczny i tak dalej. Jeżeli ktoś stwierdza, że 5 posiłków to jest dla niego za dużo, nie ma czasu, zje 3, będzie wielka krzywda? No nie będzie wielkiej krzywdy. Lepiej 5, tak? Jeżeli lepiej komuś pasuje. Mi nie pasuje, ja zjadam 3, schudłem na tym 17 kg, tak? Teraz znowu przytyłem, bo się o siebie nie dbam, ale można, da radę. Da się, tylko trzeba po prostu, to już na pewno wtedy, no po prostu według swojego trybu życia, tak? Angelika, to jeszcze na koniec tak, bo to nie jest długi temat, tutaj się wiele nie da powiedzieć, trzeba zapamiętać. Sprawę, tak jak Piotrek powiedział na początku, dieta równa się sposób odżywiania, koniec tematu, tak? Czy jakieś takie pułapki z samego sposobu myślenia, nazywania dieta dietą możemy wskazać? No, przede wszystkim chyba to, od czego zaczęliśmy, tak? Że na dietę się nie przechodzi. Na dietę się nie przechodzi. Pamiętajcie o tym. Dieta ma być stałym elementem naszego życia. Jeżeli podejmujecie już wyzwanie, powiedzmy, jakiś czas diety odchudzającej, czyli obniżacie, powiedzmy, kaloryczność, ale ta dieta jest bogata w co? W dobre produkty, nieprzetworzone produkty, nie fast foody, nie chipsy i na tym powinniście pozostać. Jeżeli uważacie, że dieta to jest miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, pół roku i wracacie do starych nawyków żywieniowych, nie uda się. Naprawdę, uwierzcie mi, nie uda się bez zmiany nawyków żywieniowych, bez prowadzenia dodatkowej aktywności fizycznej. Na pewno wracając do starych, słuchajcie, jeżeli przez 20 lat zaniedbaliście się, powiedzmy, jedliście takie rzeczy, nie wiem, fast foody, chipsy, no na tym powiedzmy przez 30 powiedzmy lat i to was doprowadziło do takiego stanu, w jakim w tym momencie jesteście, to znaczy, że coś było nie tak, czyli nie wracajmy do tych starych nawyków, tylko pielęgniujmy nowe. Pamiętajcie o tym. Mało tego, jak przez 30 lat ktoś się zapuścił, to niech nie oczekuje, że w tydzień załatwi sprawę, dokładnie, albo w miesiąc, albo nawet w 6 miesięcy. Może być ciężko. Może być ciężko. Pamiętajcie o tym. Najbardziej racjonalna dieta od połowy do 1 kg mniej więcej na tydzień. Nie wierzcie w diety cud, które zakładają schudnięcie 5 kg w tydzień czasu, bo później bardzo szybko te kilogramy po złym wyprowadzeniu możecie uzyskać. Pamiętajcie o dobrym wyprowadzeniu, o pielęgnacji nawyków. Nawyki zmieniajcie powoli, nawet jeżeli nie zgłaszacie się do dietetyka. Chcecie zmienić swoje życie, chcecie przejść na ciemne pieczywo, ograniczyć cukier, nie wiem, wyrzucić fast foody, ograniczyć tłuszcz, czy zmienić jakieś inne rzeczy, nie wiem, ziemniaki z tłuszczem na ryż, ziemniaki same w sobie, tak, bez żadnych dodatków, bez sosów, bez zagęszczania. Róbcie to wszystko powoli. Zajmie wam to rok, 2 lata, 3 lata, nawet może i 4 lata, ale zrobicie to sami dla siebie i zrobicie to na pewno w taki sposób, który sobie nie zaszkodzicie. I robicie to przede wszystkim nie na najbliższe lato, nie na wakacje, dokładnie, nie na ten, tylko na całe życie. Dokładnie. Przepraszamy was za wiatr, który być może było słychać. I widać. I widać. Rozwiewał włosy. Mam nadzieję, że w mikrofon nie wiało za bardzo. Że jest nas sprawdzimy potem. Słychać, mam nadzieję też, że jest. Jak coś, to będziemy podnosić później w postprodukcji. Starać się. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. To tyle na dziś i do zobaczenia za... Proszę pytań w komentarzach. Na pewno odpowiemy. Za tydzień. Oczywiście z opóźnieniem. Oczywiście. Lekki. Chyba, że na bieżąco. Tak? Dobra. Jak damy radę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.